To była jedna z najkrótszych sesji Rady Powiatu Ostródzkiego. Trwała niewiele ponad 20 minut, ponieważ porządek obrad przewidywał tylko jedno głosowanie. Radni mieli wyrazić zgodę na zwiększenie budżetów dwóch inwestycji. Obie dotyczyły termomodernizacji ostródzkich obiektów oświatowych, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Budżet na te inwestycje musiał być zwiększony, bo proponowane dotychczas przez powiat kwoty nie były atrakcyjne dla wykonawców przystępujących do przetargu. Radni jednogłośnie zdecydowali więc o dołożeniu pieniędzy. Rada Powiatu przyjęła dzisiaj wszystkie te wnioski, o które wnioskował zarząd, w tym starosta właśnie Andrzej Wiczkowski. Mam nadzieję, że to usprawni przebieg samych inwestycji, realizację tych inwestycji. Mam nadzieję, że wreszcie dla mieszkańców naszego powiatu będzie można skutecznie i w trybie, no już teraz mam nadzieję, bezproblemowym zrealizować to wszystko, co zostało zamierzone. Placówki oświatowe zostaną wyremontowane, ale niestety ucierpi na tym przychodnia zdrowia. Pieniądze na szkoły pochodzą bowiem z budżetu przeznaczonego na zewnętrzną modernizację budynku przy ulicy Kościuszki. Remont przychodni będzie więc musiał poczekać na swoją kolej.